Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o krewetkach Sulawesi, jak zwiększyć ich ilość. No, jednym ze sposobów jest na pewno cierpliwość. Musimy się nauczyć cierpliwości, musimy mieć dojrzały zbiornik. Jak już kiedyś wspominałem, nawet jak krewetka minęło 3 miesiące, puszczamy krewetki, one potrzebują jeszcze 3 miesięcy, żeby dojrzał ten zbiornik z nimi. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to nazywane jest wśród krewetkarzy: o, akwarium zaskoczyło. I tak to działa. Jeżeli widzimy, że samica nosi jaja i przeżywa to, no to już jest w miarę dobrze. Ale jeżeli samica zaczyna nosić jaja i padają te samice, no to znaczy, że brakuje mikroelementów albo mamy niestabilne pH. To będzie zabijać i samice z jajami, i młode. Musimy się upewnić, że mierzymy dobrze pH. Na pewno testy kropelkowe będą nam to utrudniać, bo one są niedokładne i ja polecam sondę, raczej pH-metr z sondą. Jednak on mi otworzył oczy i widzę, jakie błędy robiłem. Bez tego będzie Wam troszkę ciężko, no ale no dobra. Jeżeli kupicie już ten pH-metr i wiecie, jakie macie pH i ono jest stabilne, to warto by było też popatrzeć, jakie mamy GH i KH. Bo to lenistwo sprawia, że nam się nie chce mierzyć, a jednak potrzebujemy wiedzieć to, ponieważ jeżeli mamy za dużo węglanu wapnia w wodzie, czyli żadnego koralowca, żadnych innych rzeczy, które składają z węglanu wapnia, to skorupka, pancerzyk krewetki nam się robi taka zbyt twarda, nie może ta krewetka wyjść, a szczególnie maluszek. No i problem jest, no. My chcemy mieć krewetki i żeby one nam sobie fajnie się rozmnażały i wszystko było w porządku. A tutaj okazuje się, że krewetka pH ma stabilne, ale za duża ilość wapnia w wodzie sprawia, że ma za twardy pancerzyk, nie może wyjść z niej. No, niefajna sprawa. Pamiętajcie, że raki przez to nie pływają, tak? Ponieważ są nasycone węglanem wapnia, ich pancerz jest twardy, nasycony i węglan wapnia jest ciężki i one opadają na dno, tak? Mogą skoczyć. A krewetka składa się z chityny, 3% tylko z tego co wyczytałem jest węglanu wapnia, więc przemyślcie to. Ustawcie sobie GH na 7, KH na 5 i to wystarczy. pH 7,5 wystarczy, nie trzeba wyżej, dla kardynałów na pewno nie. Byle było stabilne, w nocy będzie troszkę niżej, jak będziecie mieli sondę, to zobaczycie sami, że tak jest. No, ja polecam sondę. Na pewno, aby nam krewetki, te maluszki przeżyły, to musimy poczekać, żeby nam się pojawiły okrzemki, jakieś gloniki, osady na szybach. Wtedy zauważymy, że bardzo dużo jest młodych. To jest takie trochę dziwne może, bo czasem ktoś wywołuje zielony glon, ten nitek ma dużo, a jednak no nie ma tych maluszków, tak? Jest tam parę maluchów, ale to tak słabo idzie, nie? Kiepsko. Więc tak naprawdę starajmy się być cierpliwi. Nie wiem dlaczego u innych szybciej jest ten glon na ścianach, te okrzemki, u nich wolny. Może to jest różnica w podmianach, ilości podmian, filtracji, czy stara się karmić czymś, no różne mogą być przyczyny. Na pewno cierpliwość się opłaca. Cierpliwość się opłaca. Jeżeli mamy już te osady, to prawdopodobnie już krewetki malutkie przeżyją nam. Ale żeby je dokarmiać, żeby rosły jak najlepiej, warto dać Tryzwana, tak, mikro, elementy dla samic z jajami maluszków. I warto też beta-glukan, laktobacyjusy, bifidusy, czyli bakterie probiotyczne, drożdżaki z różnymi tak, minerałami, aby te krewetki mogły sobie, że tak powiem, to skonsumować i zwiększyć swoją odporność, szansę na przeżycie. No, jak to wszystko zapewnimy, z mojego doświadczenia wynika, że bardzo duża ilość krewetek za rok nam powstanie. Niestety za rok, dlatego że nigdy krewetki Sulawesi nie będą się mnożyć jak neokardinie, jak rekczery, takie przysłowiowe rekczery. Nie da rady. One się fajnie mnożą, ale muszą jeść. Liście wrzucajcie, buku, ketapangu, morwa, pokrzywa, echinocea. Dawać im jeść. No.
muszą jeść. Krewetka jak jest głodna, to się nie rozmnaża. Jak maluszek jest głodny, to nie rośnie. No. Jak już mamy stabilne warunki, stabilne pH, to przyczyną padów maluszków jest głód. Głód to jest chyba największa przyczyna. Zastanówcie się nad tym, przemyślcie to. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. Zachęcam do wpisów. Podobno to promuje mój kanał. Fajnie by było, żeby dużo osób się dowiedziało o tym, że jest taki gość nawiedzony, który z pasji poświęcił kilka tysięcy godzin na oglądanie krewetek w akwariach. I to krewetek Sulawezji i coś tam już wie, coś tam mu się mnoży. Promujcie mnie. To taka moja mała prośba. Wbrew pozorom jeszcze dużo osób nie potrafi niektórych aspektów, jakby, może nie wiem, brzydko to zabrzmi, zrozumieć, że te krewetki są o wiele trudniejsze niż tajwany czy krystale. To nie są krewetki dla ludzi z ulicy, jak to mówią. No. To jest już dla takich akwarystów zasiedziałych, którzy kochają krewetki, mają inne krewetki. No ja nie miałem, ale ogólnie dla takich po prostu pasjonatów, tak? No. To trzeba chcieć rozmnożyć, trzeba być cierpliwym. Ale zobaczycie, że stosując moje rady, będziecie mieli setki krewetek. Setki. Nie wiem, później sobie sprzedacie, nie? Nadmiar wam nie pasuje. Dobra, to trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Cześć.